kochani, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Dzisiejszy odcinek będzie takim podsumowaniem roku 2022, a mianowicie chciałabym tu wypowiedzieć się na temat najlepszych i najgorszych zapachów poprzedniego roku, bo powiem Wam, że ten rok ogólnie był bardzo taki mało zachwycający. Nie wiem, spodziewam się troszkę więcej, ale zapraszam Was właśnie na takie podsumowanie, które zaraz usłyszycie właśnie z moich ust. Tak jak powiedziałam w intro, kochani, dzisiaj chciałabym zabrać głos odnośnie zapachu 2022 roku, czyli roku, który już minął, który dla mnie osobiście, pracując w perfumerii, był takim rokiem małych zmian, znaczy ogólnie mówiąc, nie było tyle zachwycających perfum, przynajmniej tam, gdzie ja się obracam, nie widziałam aż tyle, może w takiej gratkowej, niszowej, na niszowej scenie było ich więcej. Ja, jak wiecie, pracuję w perfumerii, gdzie są te zapachy, no takie bardzo popularne, czyli takich marek bardzo znanych, które wypuszczają co rusz jakieś tam hity albo i nie hity. Także o tym będę mówić i dla mnie ten rok nie był taki ekscytujący, jeśli chodzi w jakieś takie bestsellery czy nowości, które spodziewałabym się, że zagoszczą, tym bardziej, że to jest taki pierwszy pełny rok po COVID-zie, kiedy wszystko jakby wróciło do normy, możemy na nowo niuchać te zapachy, przychodzić do perfumerii, nie kupować w ciemno, jakby eksplorować bardziej. I owszem, wizualnie te zapachy wyglądały bardzo pięknie, ale mało było właśnie takich zapachów, które by od razu jakby przyciągnęły audiencję, czy przyciągnęły w ogóle taką mega popularność. Aczkolwiek ja wiem, że obserwując właśnie u mnie, dużo ludzi właśnie kupowało zapach Prady, Paradox, mimo tego, że to jest zapach bardzo wtórny i nie powiedziałabym, że wart kupna, aczkolwiek cała ta promocja i jakby wizualnie butelka była dość przyciągająca, natomiast to, co odkryłam w środku, nie było na tyle dla mnie inspirujące, żeby wydać na ten zapach, tym bardziej, że zapachy poszły w górę i one są dość drogą inwestycją. No ale już tak tytułem wstępu, mniej więcej powiedziałam, jakbym podsumowała ten rok. Chciałabym pokazać Wam właśnie perfumy, które moim zdaniem spokojnie mogę powiedzieć, że były w tym takim mniej owocnym roku 2022 bardzo popularnymi perfumami i ja osobiście wysoko je oceniam. Jednym z nich, nie będziecie zdziwione, bo ja poświęciłam dużo odcinków, zapraszam tych, osoby, które nie obejrzały tych wszystkich odcinków, mianowicie tą wersję J'adore wegańską, czyli J'adore Parfume de Eau. To jest taka wersja bezalkoholowa, zupełnie inna. Ja podkreślam, że to jest takie mleczko, bo jak ją... Być może jest to spowodowane tą butelką, że to tak wygląda, ale w związku z tym, że to jest wersja bezalkoholowa, zobaczcie, jest ona zupełnie biała. Ja to podsumowałam, jest to piękny zapach, właśnie taki wegański ukłon do osób, które są, nie wiem, alergikami bądź nie chcą zapachów tu z użyciem alkoholu. Niektóre osoby uważają, że one są nietrwałe. Dla mnie ten zapach jest mega trwały, niczym nie różni się od wersji Eau de Parfum tej alkoholowej. Dla mnie to jest wielkie zaskoczenie, że właśnie takie perfumy bezalkoholowe się tu pojawiły i właśnie taka instytucja jak Dior zdecydowała się wypuścić coś takiego bardziej szlachetnego. Jest to taka wierna oda właśnie do białych kwiatów, głównie jest tu właśnie magnolia, chińska magnolia, którą ja bardzo lubię. Jest to też honeysuckle, czyli taki wiciokrzew, bardzo popularny ostatnio w perfumach i oczywiście arabski jaśmin. Ja tego jaśminu bardzo nie czuję, cieszę się, bo ja nie przepadam, jak jest zbyt bardzo podkręcony ten jaśmin. Oczywiście są różne
różne rodzaje tego jaśminu, ale ja generalnie go się nie odnajduję. Natomiast ta Chinese magnolia, czyli ta chińska magnolia i właśnie ten wiciokrzes tutaj bardzo ratuje te perfumy, ja je bardzo lubię, oszczędza mnie, ale jest przepiękna butelka, tak w kształcie właśnie amfory, takiej greckiej amfory. Ten ukłon właśnie nadal w stronę tej mega kobiecości, nawet ta sylwetka jest taka właśnie mega kobieca, uwodząca i fajnie coś takiego mieć właśnie na swojej toalece. No i wysoko je oceniam, tak jak mówię, dla mnie trwałość, projekcja jest bardzo dobra, nie brudzi ubrań, ale ja głównie staram się gdzieś właśnie na ciało tutaj eksplorować i aplikować te perfumy. Ja w ogóle, jak wiecie, mam taki sentyment właśnie do Jadot, do Charlie Theron też tutaj. No i ja polowałam na te perfumy od razu, jak one wyszły. Nie mogłam się jakby powstrzymać. I w ogóle podsumowując tutaj moim okiem właśnie konsultantki czy osoby, która pracuje, taki insider właśnie w środku perfumerii, to był rok Diora. Definitywnie to był rok Diora. Bił rekordy sprzedaży, jeśli chodzi. Oczywiście no Chanel gdzieś tam się ukrywa, bo każdy chce mieć to Chanel, ale generalnie to był rok Diora, rok Savage, rok J'adore. A i Miss Dior chyba mniejsze tutaj zbierała żniwo, także ja uważam, że należy im się to pierwsze miejsce na podium i wysoko oceniam. Jeden z lepszych zapachów, który wyszedł w tym roku. Następnym zapachem, który oczywiście jest ten, uważam, że najlepsze perfumy, ale on nie wyszedł, słuchajcie, w 2022, tylko 2021. Ja wiem, że planują rozwinąć tą linię, więc ja czekam. Tak samo jak Dior Blooming Bouquet. No i następnym zapachem, który ja Wam mówiłam, że się bardzo wahałam, ale mogę go po cichu zaliczyć, że jest takim drugim, trzecim miejscem, jeśli chodzi o zapachy roku, bo co dla mnie uratował ten zapach? Ano, uratowała piękna butelka. Ja lubię te wykwintne, takie dziwaczne, ekstrawaganckie właśnie pokazy Paco Rabanne. Mi się od razu podobała ta buteleczka. Co na plus, jest to perfum, są to perfumy wegańskie, więc znowu taki ukłon w stronę tych trendów, że bycia bardziej takim właśnie w stronę takich, jak to określić tutaj, no, rzeczy, które kultywujemy, w których stronę marki tu idą. Zapach właśnie taki z mango. Cóż tu jeszcze jest? Pamiętam, chyba jaśmin jest. To sobie tak podejrzę. Tak, jaśmin, mango. No i takie właśnie kremowe nuty. Słuchajcie, on troszeczkę mi przypomina może Prada Paradox. Ja nie wiem, kto z kogo ściągał, czy jakie to są trendy, ale on przez to mango bardzo mi się później podoba, bo jest taki bardzo sensualny, bardzo taki kobiecy, bardzo taki playful, czyli tam gdzieś tam gra na Twoich zmysłach, ale jest taki bardziej dziewczynski i nie jest taki bardzo wtórny, jakbym powiedziała, to jest Prada Paradox. Nie wiem, to Prada Paradox, kiedykolwiek ją psiknęłam, próbowałam się do niej przekonać, no nie mogę się do niej przekonać. Dla mnie to jest wielkie rozczarowanie roku, tym bardziej, że Dom Prada kojarzy się z bardzo wykwintnymi perfumami, ja zawsze je lubiłam. Nawet to Candy, natomiast no, w tym roku to jest wielki niewypał. No i słuchajcie, zaraz potem po 5 minutach nawet nie wychodzi ten jaśmin, więc no generalnie jest to taki zapach troszkę rzeźszy, troszkę bardziej delikatny, ale gdzieś tam ten niuans jaśminowy, taki bogatszy, taki otulający jest. No i ta buteleczka, słuchajcie, na pewno mi skojarzyła z serca. Ja Wam mówiłam, że ja planowałam pierwotnie kupić 50, niestety stwierdziłam, że nie wydam tyle pieniędzy i kupiłam 30, a później niestety, albo niestety, 50 były w promocji i były w cenie 30, więc trochę żałuję, bo buteleczka była przepiękniejsza, bardziej taka cykinowata. Oczywiście te cykiny są plastikowe, o czym ja też nie widziałam, no ale generalnie bardzo mi się podoba. Kojarzy mi się trochę Karl Lagerfeld, ta buteleczka. No ale tak jak mówię, nie postawiłabym te perfumy na pierwszym miejscu, oczywiście tutaj bezapelacyjnie J'adore i marka Dior, natomiast no czemu nie, to był jeden z takich fajniejszych, udanych też
udanych wizualnie i mówię trendowo, przepraszam, jeśli chodzi o tą wegańskość, to kultywowanie tutaj właśnie tych nowych trendów i tradycji, to jak najbardziej. I później wielkie nic. Oczywiście możemy tu się odwołać do starszych edycji, czegoś tak jak ja na przykład kocham miłością niezmierną i na pewno dokupię, jeśli coś będzie z tej serii, a chyba planują Eau de Parfum. Mi się wydaje, coś tak słyszałam, czy może już wyszło, nie wiem, bo tak ostatnio mam zadatana, ale wiem, że coś będzie. A pewnie cena będzie niebagatelnie wysoka, ale zobaczymy. Ale na pewno będę się przymierzać do kupna, jeśli wyjdzie Eau de Parfum. Natomiast słuchajcie, długo nic i tu i bym powiedziała, że to jest takie duży failure z tego roku, że no, nie było takiego wykwintnego zapachu. Ja naprawdę nic mi nie wpadło w oko. Próbuję tu poszukać i przemierzałam tą perfumerię z tymi nowościami, co jeszcze można dokupić, ale to było takie wtórne wszystko, no i nic mi nie, ani z Gucci mi nie skradło serca, ani no nie wiem. Nie będę tu mówić z Versace, bo mi coś skradło i mam nadzieję, że wkrótce będzie i dojdzie do mnie, ale nie jest to nowy zapach, bardzo nowy zapach. No i z wszystkich tych marek, czy Dolce Gabbana, czy właśnie Gucci, czy cóż jeszcze, z Chanel, no nic mi tak bardzo nie wpadło, że tak powiem, w oko, czy żebym bardzo, bardzo chciała. Także uważam, że ten rok był taki nie za bogaty, jeśli chodzi o coś fajnego. Mówię, nie wypowiadam się tu o tu niszowych rzeczach, bo być może coś takiego było, ja nie mam do tego dostępu na razie, więc tego nie badam. Ale powiedzcie z waszej właśnie z perspektywy, jakie perfumy uważacie, że no były number one i generalnie były najlepszymi perfumami roku z tego roku, bo nie mówię tu ogólnie, bo fajnie było zrobić taki film najlepsze perfumy w ogóle dekady, ale wiadomo, co to by było na pierwszym miejscu. Ja już chyba robiłam takie filmy. Natomiast bardzo bym chciała usłyszeć właśnie w waszych komentarzach, który zapach w ogóle jak podsumowujecie ten rok i które perfumy były właśnie takim rozgoryczeniem, tak jak dla mnie Prada Paradox. Totalnie, naprawdę, no spodziewałam się po tej domu handlowym, po tej marce czegoś naprawdę super, a tu poszli w coś takiego nijakiego, takiego bardzo nijakiego. No ale mówię, dalej się chyba świetnie sprzedaje, to taki niuans. Także zapraszam was do komentowania właśnie, kto jeszcze nie zasubskrybował, kliknijcie, dołączcie do mojej do community, do mojej rodziny. Ja tak sobie myślę, że właśnie będę miała dużo shortów, także też was serdecznie zapraszam. Takie małe, żeby z wami być na co dzień właśnie i tam was zainspirować i być. No i być może coś planuję dla takich moich tutaj wiernych fanów, wiernych właśnie subskrybentów, może tak, coś specjalnego, także spodziewajcie się. Także dziękuję wam za uwagę, zapraszam koniecznie do obejrzenia odcinków, których jeszcze nie obejrzeliście, no i oczywiście do subskrypcji i do lajkowania. Pa, pa!